Siemaneczko, z tej strony Miedza, jeździ się u mnie Josiek. Hello. I to jest trzeci odcinek, prawdopodobnie, nie jeszcze ostatni, zabawy z lodem. Już dzisiaj dwa wyszły i dzisiaj wyjdzie trzeci. Moc internetu. Teraz obczailiśmy nowy sposób na szybkie kołojazdę. Pokażę wam, jak pierwszy ślizgaliśmy. Pierwszy ślizgaliśmy się stąd. Było coś takiego. To nawet nie prędkość jest. Ale wywali się można. Nie zawsze. Na lodzie. A teraz mamy nowy sposób. Proszę już komentuj. Słychać? Teraz rozpędzamy się stąd. No i to jest już prędkość na lodzie. Według mnie Josiek lepiej się ślizga, więc Josiek pokaże wam teraz. Czekaj. Josiek się musi przebrać. Sprzęt grający. Ale glebę zaliczył, dobrze, że nie filmowałem. Dawaj Josiek jeszcze raz. Gdzie ty żeś to glebnął? Palce nie wstać jak wczoraj. Jeszcze ten. Pokażmy nowy tor do sanek. Gdzie jest idealna pogoda do nagrywania, pochmurna. Pięknie tutaj przedłużyliśmy tor stąd dotąd. O, pies był jakiś fajny. A nie widać. Nie widać. Dupie nas ma. Nagrało się. Nie. Cześć, Josiek, pokażemy. Czekaj. Jedzie się jednej łopaty śniegu dopiero. Pokażemy wam teraz, jak zrobić taki zajebisty lód. Potrzebna wam jest zajebista szczotka. Zajebista łopata naprawiona na dwa wkręty. Sami żeśmy robili. No garnio, tam masz kubkę. O tam o. Cicho. Chodź Josiek, chodź. Noga mnie boli, kurna, ale żebym się poślizgnął. Czuję, nie tak mnie napierdziela. Macie takie nierówne połane pole, odsyłam do odcinka Orka 2015. To jest to pole. Zależowali. Bierzecie zajebistą szuflę, debil. Zgarniacie kuźwa śnieg przy pola i macie w chuj śniegu. Gdybyście zbierali z kuś, to nic nie było, kurwa. Bierzecie szupelę, nabieracie na szupelę i najlepiej, jak macie dostęp do jakiegoś źródła wody lub szamba. U nas to szambo. Nic musi być, żeby się udało. I rzeczka stoję tam na rzece. No to ja tu na rzece stoję teraz. O, teraz się tu upierdzą. Wkładacie łopatę do wody. Przyginacie. Czekacie aż nasiąknie. I macie zajebisty budulec. Nie chcecie tak, żeby nikt na lód nie nalał. Adam nalał już 5 razy wodę na lód. I w tym można
ładnie formować, rzeźbić i co chcecie. Możecie z takim czymś robić. Jeszcze będzie można kolejne wydłużyć. Mhm. Teraz. Jeszcze z tyłu by się takie wzmocnienie z lodu przydało. Ale lod nie ma. Kurwa, 16,5 tysiąca. Pozdrawiam Łukasza. Jakiego? Nieważne, ale on będzie wiedział, o jakiego chodzi. Na jego odpowiedzonek. I fajny. O, i macie zajebiście zrobione. I tak budujecie całą taką konstrukcję i to się wam przez noc zamarznie zajebiście. A na drugi dzień jest zajebista zabawa. Cały ten skok jest zrobiony właśnie z takiego lodu. Dopiero to taczkami żeśmy uwozili. 4 taczki takiego mokrego śniegu tu było dane. Ale luj, trzeba się trochę poślizgać. Od tego jest ślizgawka. Ciotkę, ciotkę, sportkę. Kurwa! Jep. To jest kuźwa prędkość. Jeżeli mnie słychać w ogóle. Chyba nie. W tym odcinku to by było na tyle. Do widzenia wam.